Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj krótki wykład, krótka historia w zasadzie dotycząca współczesnej artystki Marii Katajamy i opowiemy sobie o próbie interpretacji jej sztuki w kontekście właśnie fizyczności, cielesności i oczywiście wstrętu, a także poniekąd seksualności. Zatem nie będę mówił o teoriach, nie będę mówił dzisiaj o jakichś koncepcjach. Chciałbym pokazać, jak te koncepcje można zastosować. Natomiast oczywiście kilka rzeczy tutaj się pojawi, takich teoretycznych, ale opowiem o nich może innym razem. Ten wykład, jeżeli byłby przeprowadzony na uczelni, to również byłby taką propozycją i próbą interpretacji różnych zjawisk w kulturze popularnej i w kulturze masowej, właśnie w kontekście tych pojęć, o których wspomniałem, czyli fizyczności ciała niepełnosprawnego, ciała niepełnego i wstrętu. Tutaj dodam jeszcze tylko, że fizyczność, o której będziemy mówić, tak jak wspomniałem wcześniej, no jest fizycznością właśnie ciała, które nazywamy ciałem niepełnosprawnym, czyli w jaki sposób jest tutaj wskazanie na po prostu anormatywność w tym sensie, że ciało osób z niepełnosprawnościami jest względem oczywiście jakichś tam społecznych norm odmienne i nie traktuję tego w sposób wartościujący. Nie chciałbym, żeby to było w ten sposób rozumiane. Absolutnie nie oceniam, czy jest lepsze, czy gorsze, czy trudniej, czy łatwiej. Tak jak powiedziałem, też jakby sfera emocjonalna, psychiczna, psychologiczna, aspekty zdrowotne nie są dla mnie tutaj interesujące i w ogóle nie zajmuję się tym tematem. Zatem traktujemy tutaj fizyczność jako pewnego rodzaju podmiot, no przepraszam, przedmiot w zasadzie, który jest interpretowany w kontekście właśnie tej fizyczności, właśnie odmienności tego poczucia wstrętu. I to, co jest ważne, to fakt, że ta odmienność i właśnie to poczucie wstrętu mają nam pokazać, jak ta właśnie odmienność jest rozumiana, w jaki sposób poprzez tego typu zachowania, jaką jest ekspozycja odmiennego ciała, a także pokazywanie rzeczy, które z reguły uznawane jest za odmienne, odpychające, wstrętne, inne, jak tego typu rzeczy wpływają na te pojęcia, jak one się zmieniają, jak coraz częściej i szerzej są one eksplorowane, pokazywane. Oczywiście wiadomo skądinąd, że no, mamy do czynienia ze sztuką ciała, ze sztuką body artu, ze sztuką ciała obiektalnego od wielu dziesiątek lat. Mamy na przykład, nie wiem, akcjonistów wiedeńskich, których tutaj zapewne wspomnimy, którzy mniej więcej operowali w tym rejonie. Wspomniałem Georgesa Bataille'a, o którym też krótko sobie powiemy gdzieś w następnym filmiku. Natomiast no, w tym wypadku Marii Katajamy mówimy o rzeczach dużo bliższych i wydaje mi się bardziej przystępnych, nawet jeżeli koncepcje, które tutaj się pojawią, nie będą jakoś eksplicite wyrażone, to sama jej obecność, po pierwsze młodej kobiety, po drugie takiej osobowości również internetowej,
artystki, która prezentuje również swoją codzienność na Facebooku czy na Instagramie, to jest o tyle istotne, że możecie ją Państwo śledzić na bieżąco i ta osoba funkcjonuje w naszej przestrzeni, więc to nie są jakieś zamierzone happeningi, które gdzieś tam się odbywają w przestrzeni galerii, ale są to oczywiście dzieła sztuki umieszczane w galerii, ale jest to też funkcjonowanie w życiu codziennym, no i pokazywanie tego życia, więc przestrzeń internetu czy mediów społecznościowych służy tutaj właśnie do jakby lepszego poznania tego ciała, ciała odmiennego, jeszcze raz powiem, pewnych zachowań, które mogą ewokować jakieś takie poczucie wstrętu czy odmienności, czy niechęci, a jednocześnie no, umieszczone jest to, tak jak powiedziałem, w kontekście codzienności i Katayama właśnie w pewien sposób próbuje również tą codzienność nam pokazać. Jeżeli nie przez swoją sztukę, to właśnie nawet przez swoją obecność w mediach społecznościowych. Na to też warto zwrócić uwagę. Tutaj nie będę opowiadał o Marii Katayamie, ponieważ no, nie ma to jakby sensu, skoro macie Państwo internet. Zachęcam do wklikania, do wklepania. Tutaj jest strona internetowa artystki. Tutaj również możecie Państwo znaleźć ją na Instagramie, jeżeli ktoś jest zainteresowany też. A oczywiście masa informacji, masa zdjęć przede wszystkim się znajduje. Natomiast jeżeli dziwi Państwa to zdjęcie, to wyjaśniając, dlaczego takie zdjęcie, dlaczego, to znaczy, co w tym zdjęciu może być niepokojącego. Tutaj właśnie zdjęcie z jakiegoś medium społecznościowego, Marii Katayama, która jak widać jest osobą z niepełnosprawnościami, w tym wypadku hemimelia piszczelowa, choroba, która prowadzi do no, utraty nóg od kolan w dół. I w tym wypadku również akurat Katayama ma problemy z prawą dłonią. Ta mutacja dotknęła również kończyny górne. Natomiast to zdjęcie jest o tyle ciekawe, że do czego w zasadzie będę nawiązywał, dlatego że jak wspomniałem, tutaj łączy się kilka elementów, właśnie ciało odmienne, łączy się to odniesienie, pojęcie do wstrętu, ale także pojawia się element seksualności w pracach Katayamy. No i tutaj zdjęcie właśnie dnia codziennego, bardzo naturalne. Już abstrahuję, jak robi się naturalne zdjęcia na Facebooka czy Instagrama, ale załóżmy, że jest to naturalne zdjęcie. I no właśnie, i to zdjęcie też bardzo dobrze pokazuje, w jaki sposób wpisuje się odmienność fizyczna dzisiaj do naszej rzeczywistości, jak bardzo jesteśmy skłonni do pokazania tego typu odmienności fizycznych i to jeszcze będzie się tutaj przewijało. Nawet jeżeli one są odmiennościami, które no nie są do pokazywania, tak jak powiedzmy sobie, to było przez długi okres czasu, kiedy osoby z tego typu fizycznością nie chciały wychodzić z domu, nie chciały się pokazywać. Dzisiaj mamy, znaczy dzisiaj od przynajmniej 5 lat mamy taki trend, że widzimy doskonale obecność tych osób w mediach, no publicznych może nie, ale społecznościowych na pewno. Mówię od 5 lat, bo akurat to jest taki czasokres, kiedy przynajmniej zacząłem się temu przyglądać. Oczywiście to jest wcześniej, zobaczymy też i w sztuce, jak to wyglądało. Natomiast tutaj to, co jest jakby uderzające w tym zwykłym zdjęciu Katayamy, w porównaniu też do jej prac, o których dwóch, trzech, o których tylko powiemy sobie dzisiaj, to właśnie jej kobiecość. To znaczy mamy do czynienia tutaj ze wszystkimi takimi pozwolę sobie powiedzieć, elementami kobiecości, to znaczy pozowanie, ładna w miarę możliwości oczywiście, co kto lubi. Aranżacja przestrzeni, Katayama z telefonem komórkowym, no i oczywiście kobieta, Azjatka i w
w ciąży. Więc mamy tutaj taką sytuację, w której wiemy dobrze, że bardzo dużo kobiet prezentuje swoje fotografie właśnie będąc w ciąży i jakby tymi zdjęciami się dość często chwali. To jest też takie oczywiście celebryckie. Natomiast tutaj no, niejako abstrahując Katajamę z takiego kontekstu właśnie bycia zwykłą kobietą, bo tego jej odebrać nie można, i wpisując ją w obszar nieco odmienny, w zasadzie obszar odmienności, inności, może się pojawić taka próba interpretacji, pokuszenia się właśnie o chwilę refleksji nad tym, w jaki sposób łączą się te wątki kobiecości, macierzyństwa, ale też właśnie odmienności fizycznej, by nie powiedzieć jakieś kalectwa, czy niepełnosprawności właśnie, czy ułomności. I tutaj jakkolwiek już by nie nazwać jej ciało, no wydaje się, że jest ono w jakiś sposób z jednej strony ciałem oczywiście kobiecym, no ale z drugiej właśnie kobiecy, która jest kobietą niepełnosprawną, a z trzeciej strony jest ona kobietą w ciąży, więc te wszystkie elementy tutaj na siebie wpływają. Jeszcze raz, żeby podkreślić, nie chodzi mi absolutnie o mówienie, czy to jest dobre, czy jest złe, ponieważ ten filmik umieszczam w otwartym kanale, więc chcę uniknąć tego typu interpretacji. To mnie kompletnie nie interesuje. Interesuje mnie tylko, jak te dyskursy, żeby je tak nazwać, pojawiają się w sztuce Katajamy i jak one na tym zdjęciu również są wyrażone. Ciężko powiedzieć, aby to było nieświadome. Wydaje się, że Katajama jako świadoma artystka doskonale wie, jakie zdjęcie zrobiła i co na tym zdjęciu pokazuje, więc mogę powiedzieć przynajmniej o sobie, że te elementy są jak najbardziej narzucające się. Oczywiście, gdybyśmy to zdjęcie wpisali w konwencję Instagrama, zobaczylibyśmy, tutaj jestem przekonany, jak dużo pozytywnych ich komentarzy pojawiłoby się pod tego typu fotografią. Natomiast, no oczywiście nie chcę w to wchodzić, bo to jakby nie ten temat, natomiast interesujące jest to, dlaczego one by się pojawiły, to znaczy dlaczego ludzie wyrażaliby swoje takie właśnie pozytywne emocje. To jest jakby inna sprawa. I ona oczywiście wpływa tutaj może na to, co będę mówił, to znaczy, że zmierzam w stronę odbierania tego zdjęcia czy tej kompozycji jako no, budzącej pewnego rodzaju wstręt, w sensie w takim właśnie takiego namysłu nad tym, że coś jest nie w porządku. Pojawia się tu jakaś fizyczność, która poniekąd zaburza to, jak to zdjęcie powinno wyglądać, jak byśmy oczekiwali, że ono może wyglądać w takiej, powiedzmy sobie, codzienności spodziewanej. To jest taka strategia, którą osoby z niepełnosprawnościami dość często stosują. Tutaj też profil otwarty. Macie Państwo młodą kobietę, która jest dość znana na YouTubie. Przedtem była, zdaje się, youtuberką taką modową, lifestyle'ową. Zachorowała i jak Państwo widzą, musi musi mieć stomię, czy musiała mieć stomię i funkcjonuje w ten sposób. To zmieniło całe jej życie, zmieniło także jej podejście do kanału na YouTubie i opowiada teraz o zupełnie innych rzeczach, też jednak połączonych z tym, z czym zajmowała się wcześniej. Chodzi mi o to, że tego typu fotografie, czy tego typu audycje, gdyby Państwo to przesłuchali na YouTubie,
to ta chwila, w której właśnie te ciała, które są nie do końca akceptowane przez społeczeństwo lub które właśnie w jakiś sposób, chciałbym powiedzieć, że budzą lęk, ale to nie jest dobre słowo. Tutaj stomia no, jest czymś, co budzi wstręt w wielu osobach i to też na przykład te badania wspomnianego już wcześniej Paula Rozina pokazują. A ten zabieg nie jest zabiegiem, który jakby nie zbudziłby tego właśnie odczucia głębokiej niechęci, mówiąc bardzo delikatnie. Natomiast on jest dość mocno manifestowany na Instagramie i tak odczarowywany, to znaczy pokazują kobiety, ale także mężczyźni, o czym jeszcze też będzie, mężczyźni i kobiety, w jaki sposób można żyć ze stomią i to żyć w sposób naturalny. Można też być właśnie osobą seksowną, można być osobą namiętną i tak dalej. Więc tutaj pewnego rodzaju defekt, pewnego rodzaju coś, co no, nie powinno znajdować się w tym miejscu, mówiąc słowami Mary Douglas, jest jednak pokazywane explicite, jest obecne, dokładnie tak jak paradoksalnie brak nóg Marii Katajamy, więc to ciało, okazując niejako takie no, elementy, które nie powinny być widoczne, ekskrementy, które zawsze powinno się chować. W tym wypadku stomia, czy epatowanie, że tak powiem, tą stomią, jest traktowane właśnie jako taka taktyka oporu, to znaczy trzeba pokazać społeczeństwu, że da się żyć normalnie w takich warunkach. I absolutnie tak, natomiast to, co tutaj interesujące, no to właśnie ta codzienność i naturalność pokazywania rzeczy, które przez długi czas były ukrywane, były nieobecne. Nie będę tego też opisywał dzisiaj akurat, ponieważ do tego jeszcze chciałbym wrócić. Natomiast taki inny przykład tutaj powinien się pojawić właśnie na stronie, jak Państwo widzą, Love This Figure i tutaj też osoby, które określają siebie bardzo często jako osoby nieidealne, jako osoby właśnie z jakimiś defektami fizycznymi. Jest to oczywiście profil osób jak najbardziej świadomych swojego ciała, o czym też za pewnie dwa zdania tutaj wrzucę. Te osoby bardzo często pokazują siebie jako, czy osoby właśnie, tak jak powiedziałem, z niepełnosprawnością, czy właśnie tutaj jak ze stomią, jako osoby jak najbardziej pełne w swojej takiej seksualności, zmysłowości, swojej cielesności, więc tutaj znowu to wstręt nie jest jakby elementem przynależnym tym osobom. Tak jak mówiłem na początku, jak Kolnai powiedział, wstręt jest czymś pomiędzy, to znaczy utrzymuje nas w tej niepewności, nie wiadomo co zrobić. Nie wiadomo jak traktować taką osobę, która jest piękną kobietą, a jednocześnie posiada pewnego rodzaju dysonans w swojej kobiecości, więc do tego też jeszcze tutaj sobie wrócę. Natomiast tu już jest takie zdjęcie, które też, ta sekwencja zdjęć pokazuje właśnie to, o co chodzi bardzo często przy tego typu epatowaniu. Raz, że seksualnością, dwa, że no właśnie ta seksualność potem okazuje się być nieco odpychająca, nieco zaskakująca. Oczywiście znowu pomijam, czy ktoś lubi, czy nie, czy ktoś się przejmuje, czy nie i tak dalej. To nas nie interesuje. Interesuje nas zestawienie tych dwóch zdjęć, takiego klasycznego, powiedziałbym, pin-up, zdjęcia, które może znaleźć się w jakiejkolwiek gazecie erotycznej i to też ze świadomością zrobione i potem zdjęcia, które jakby pokazuje tą fizyczność w takim zbliżeniu. Tutaj nie wspominałem, ale to pojęcie makroshotów, tych dużych zbliżeń też odgrywa bardzo dużą rolę, ponieważ ono pokazuje, w jaki sposób właśnie ta fizyczność no, załamuje się w momencie, kiedy przypatrujemy się, dokładnie tak jak w seksualności, kiedy oglądana seksualność wygląda erotycznie i
bardzo efektownie, natomiast no już stosunek seksualny czy zaangażowanie w akt seksualny jest takim zbliżeniem się do tego, co niedoskonałe de facto. I znowu wraca to pytanie, które znowu poruszyła Elizabeth Grosz, czyli czy tego typu rzeczy nas podniecają, w sensie co tak naprawdę jest erotycznie podniecające, czy idealne ciało, czy właśnie szukamy tych niedoskonałości, które powodują to zawieszenie pomiędzy jakimiś przestrzeniami. To nie musi być strach i nienawiść jako Kolnaja, ale gdzieś pomiędzy różnymi elementami jakiejś takiej przestrzeni. Więc tutaj wracając do Mary Katayamy, jak widzimy, to ciało odmienne funkcjonuje w wielu przestrzeniach, też w internecie, wielu takich daje dużo możliwości interpretacji. I do tego też sobie jeszcze kiedyś tam wrócimy. Natomiast tutaj Katayama, która no, zrezygnowała z, to jest dobre słowo, ze swoich nóg, ponieważ mając do wyboru wózek inwalidzki albo protezy, zdecydowała się na właśnie amputację kończyn. Dzięki temu może zakładać protezy, może chodzić. To jest zupełnie inne jakby, znaczy może nie zupełnie inne, ale to jest też duża część jej działalności artystycznej. Nie będę tutaj tego omawiał, tak jak powiedziałem, skupię się na kilku innych rzeczach. I tutaj jest jeden z takich chyba najbardziej znanych, jedna z najbardziej znanych prac Mary Katayamy. Może tu ją będzie lepiej widać. I jeżeli Państwo zobaczą tytuł, no, jest on, można powiedzieć, dwuznaczny. Tutaj spróbujemy kilka uwag też o nim powiedzieć. Natomiast co tutaj widać? No oczywiście to, co rzuca się w oczy, to znowu związek pomiędzy seksualnością i kobiecością. Mamy do czynienia z kobietą, która jak najbardziej jest piękną kobietą. Tutaj mówię to w sposób, staram się mówić w sposób obiektywny, ponieważ chodzi mi nie tyle o oczywiście jakąś urodę konkretną właśnie Katayamy, ale chodzi mi o to, w jaki sposób jest jej ciało i twarz formatowane na tym zdjęciu. I to jest takie standardowe zdjęcie, które mężczyźni mogą odnaleźć w wielu właśnie gazetach kierowanych dla mężczyzn, natomiast również kobiety mogą znaleźć to, przypomina również, oprócz takiej fotografii pornograficznej, czy erotycznej, również taką fotografię katalogową, reklamową, reklamującą pewne rzeczy. W tym momencie można by sobie wyobrazić, że jakieś tam elementy garderoby. Natomiast tutaj Katayama jest również mocno pomalowana, twarz jest dość, znaczy w sensie mocno pomalowane są usta, twarz jest ostro zarysowana przez włosy, oczy są ostro wymalowane, więc mamy do czynienia z takim elementem no, bardzo wyrazistej kobiecości, paznokcie również w klasycznej czerwieni, cała poza, oczywiście nie muszę chyba tutaj właśnie tego tłumaczyć, również jest i strój również jest jak najbardziej powiązany z takim myśleniem seksualnym, erotycznym. Jest to taka poza kobiety uwodzącej. Natomiast nie jest to oczywiście w żaden sposób fotografia wulgarna. No, natomiast jeszcze gdyby kadr kończył się gdzieś tutaj w tym miejscu, czyli za lewą, dłonią, wydawałoby się, że te dwa palce, no może są w jakiejś nienaturalnej pozycji, ale no, że jest to dłoń po prostu jakoś tak dziwnie ułożona. Czasem okazuje się, że jest to oczywiście dłoń osoby już właśnie, tak jak wspomniałem, chorej. I idąc dalej, ponieważ zdjęcie nie jest wycięte, dochodzimy do no właśnie tego
braku nóg. Jest to o tyle też istotne, zwracam uwagę, że tutaj te opaski uciskowe w dużym stopniu przypominają czy sugerują posiadanie pończoch. Zatem Katayama ubrana w tą bieliznę również sugeruje jakby dalszy rozwój sytuacji, znaczy jej nogi powinny być również ubrane w jakiś seksowny strój, przepraszam, również powinny mieć jakąś seksowną bieliznę, tam powinna być założona. A tymczasem nóg nie ma w ogóle. A zatem no pierwsza rzecz, żeby już nie przedłużać, oczywiście to co Państwo doskonale wiecie, seksowna pozycja modelki, artystki, bardzo kobieca, a jednocześnie brak elementu, który o tej kobiecości w dużej mierze świadczy, to znaczy właśnie nóg. Wiemy, jak istotne dla mężczyzn i dla kobiet są seksowne nogi, są piękne nogi w naszej kulturze. Tutaj brak kończyn, no, wprowadza ten dysonans. To jest na pewno to, co najlepiej widać w tej pracy Katayamy. Kiedy patrzymy, jakby w pierwszym momencie jeszcze nie jesteśmy świadomi, co tu się wydarzyło i oglądając to zdjęcie, no dopiero później, to znaczy później mówię tutaj o bardzo krótkich okresach czasu, to jest no, oczywiście mrugnięcie oka, uświadamiamy sobie, że nogi nie są podgięte, a zagięte gdzieś w kolanach, że to nie są jakieś specyficzne buty czy właśnie pończochy, ale są to kikuty nóg, że ta piękna postać, która gdyby była wykadrowana dotąd, byłaby w zasadzie no, piękną, idealną kobietą. Tutaj okazuje się, że właśnie ten ideał, no niestety, no, niestety tutaj nie wartościuje, ale chodzi o to, że ten ideał w tym momencie jest przynajmniej dyskusyjny, to znaczy nie bardzo wiadomo, co zrobić ze sobą dalej. Te pończochy można by określić, te opaski uciskowe można by określić jako bandaże, można by określić jako takie obiekty przejściowe, to znaczy to właśnie jest ten moment, czy może zauważenie, że nie są to pończochy, to ten moment, w którym uświadamiamy sobie, że coś jest nie tak, że no, przechodzimy gdzieś właśnie na drugą stronę. To obiekt, w którym łączy się ta seksualność Katayamy i jednocześnie jej niepełnosprawność, jej brak kończyn. I w tym momencie pojawia się to, do czego w zasadzie Katayama nas zmusza, to znaczy, co mamy zrobić z takim ciałem, w jaki sposób go zinterpretować. Pokazałem wcześniej, już nie będę tego pokazywał, osoby ze stomią czy osoby niepełnosprawne, pokazujące się w sposób właśnie taki bardzo codzienny, odważny na Instagramie. Je troszeczkę łatwiej pisać w tą codzienność, natomiast tutaj no, Katayama wyrywa się z tej codzienności i pozuje w sposób jakby przynależny, tak jak powiedziałem, fotografii erotycznej czy pornograficznej i tak dalej, więc epatuje tą pełnią kobiecości, a jednocześnie no, odmawia finalizowania tej kobiecości w taki standardowy sposób. Musimy jako widzowie coś zrobić, aby to uczucie podniecenia, które ma być jakby wywołane, skonfrontowane z uczuciem wstrętu, w sensie takiego bardzo mocnego niepokoju, który tutaj się pojawi w tym momencie, kiedy, czy może inaczej, to uczucie, tak jak powiedziałem, podniecenia, czy jakiejś ekscytacji i właśnie potem niepokoju, który pojawi się tutaj, składają się na takie właśnie odczucie wstrętu, w sensie nie zdefiniowania czy braku możliwości łatwego zdefiniowania postaci, jaką jest Katayama. W tym wypadku artystka no, nie do końca może dać nam możliwość interpretowania tego swojego zachowania, a więc ten wstręt oczywiście znowu nie dotyczy
katajamy jako katajamy, ale raczej zapośrednicza nas jest pomiędzy nami a ciałem katajamy. Jest czymś pomiędzy właśnie, tak jak powiedziałem, podnieceniem, a pewnym lękiem czy niepokojem, czy pragnieniem odrzucenia. Więc w tym wypadku tutaj możemy powiedzieć oczywiście o ruchu ciała pozytywności, o osobach, które właśnie seksualizują swoją fizyczność, niepełnosprawną fizyczność i tak dalej, ale wydaje się, że katajami zupełnie nie o to chodzi. Ona jakby bardzo świadomie wprowadza nas w tą przestrzeń liminalną, w tą przestrzeń właśnie takiego odczuwania niepokoju, wstrętu w stosunku do tego, co zaraz się może wydarzyć, ponieważ pytanie jest tu dość proste i bardzo ważne. Co czyni z tej kobiety kobietę, która może być przedmiotem pożądania? Czy jest to jej, powiedzmy sobie, część właśnie ta normatywna, czy jest to część, czy raczej może złożenie, część nienormatywna. Czy ekscytacja, podniecenie, pożądanie wynika z tego, że katajama jest kobietą, piękną kobietą, czy wynika z tego, że katajama jest piękną kobietą, ale nie posiadającą nóg? Więc to pytanie, które, tak jak mówię, postawiła sobie Elizabeth Grozi, która tutaj będzie jest i które tutaj będzie dość często przywoływane, to pytanie o to, jak zachowuje się, jak pisze Katayama, monstrum, osoba odmienna w sytuacji właśnie seksualnej, czyli Katayama próbuje złamać możliwe jak najwięcej tabu, tak można powiedzieć, produkując tego typu fotografie i umieszczając siebie w tej pozycji. Tutaj, jeżeli zauważymy, jest to fotografia kobiety, która z jednej strony nie posiada nóg, jest submisywna, jest absolutnie zdana na łaskę tego, kto patrzy lub tego, kto przyjdzie tutaj do jej tego buduaru, i to właśnie ta osoba, załóżmy mężczyzna, nasza kultura jednak tutaj bardzo mocno patriarchalna, może powiedzieć, że do Katajamy, że może by powiedzieć słowa: jesteś moja. Z drugiej strony zwracam uwagę, że Katajama patrzy w dość wyzywający sposób i to ona może wypowiedzieć również te słowa: jesteś mój. Zakładam ten związek damsko-męski, więc to ona również, jako ten odmieniec, o którym pisze Elizabeth Grosz, w tym wypadku patując tą wstrętną formą seksualności, wzbudza tak pożądanie, które nie do końca jest wyjaśnione, nie do końca jest zrozumiałe, które również jest pożądaniem nieco odczuwanym jako coś wstrętnego przez samego obserwatora. Jesteśmy nie tyle zażenowani, co katajamą, co jesteśmy zażenowani swoim odbiorem jej pracy. To znaczy zastanawiamy się, w jaki sposób mogło mi przyjść do głowy właśnie ta myśl, żeby myśleć o tego typu kobiecie w sposób erotyczny. Co ciekawe, oczywiście, tak jak wspomniałem, w mediach społecznościowych tego typu zdjęcia są, może nie normą, ale są bardzo często spotykane wśród osób z niepełnosprawnościami. To myślenie o seksualizacji tego typu ciał jest jak najbardziej dzisiaj naturalne. Tutaj Katajama nie tylko naturalizuje, czy pokazuje, że może to być naturalne, ale także w jakiś sposób preparuje właśnie tą sytuację. Ta biel, poduszki, bardzo taki statyczny obraz wskazuje na to, że katajamę można potraktować jako obiekt. Tutaj brak nóg jest wręcz takim dosłownym
dosłowną sugestią, aby kobiecość potraktować jako potraktować przedmiotowo, potraktować kobietę jako przedmiot, który właśnie można zabrać, który można wziąć, ale jednocześnie, no właśnie, ale jednocześnie jest to sytuacja odwrócona, to znaczy, no, jakby powiedział Jacques Lacan tutaj, zdjęcie również na nas patrzy, Katayama również wie, w jakiej sytuacji znajduje się widz tej właśnie takiej przyciągająco odpychającym momencie, który właśnie jest tym elementem wstrętnym, jest tym odczuciem, kiedy nie do końca wiadomo, jak się w tej sytuacji zachować, kiedy coś jednocześnie wydaje się pożądane, wydaje się jak najbardziej adekwatne, ale z drugiej strony no jednocześnie nie budzi ono to coś, to pożądane zjawisko budzi jednocześnie odrazę. Tą odrazę budzi, tak jak mówię, nie tylko jakby fizyczna świadomość tego, znaczy, przepraszam, świadomość tego, co fizycznie tutaj Katayama prezentuje, ale też sam sposób myślenia odbiorcy. Tutaj to, w jaki sposób patrzymy na Katayamę, wydaje się być takim stuporem, takim zadziwieniem, takim gapiostwem. W tym wypadku no, jest taki moment rzeczywiście takiego fenomenologicznego momentu, w którym wydarza się to, że uświadamiamy sobie, że jednocześnie mamy tutaj do czynienia z seksualnością i właśnie z niepełnosprawnością. I nasza reakcja wydaje się zupełnie nie na miejscu, sami sobie wydajemy się po prostu wstrętni, gdyż takie pożądanie tego typu kobiet nie wydaje się być w naszej kulturze akceptowalne. Jeszcze raz mówię, że ono oczywiście się pojawia, jak najbardziej takie osoby są w związkach i są sprawne i szczęśliwe seksualnie, natomiast tutaj nie o to chodzi. Katayama jakby wywołuje tego typu reakcje zadziwienia na to, co widzimy, co mamy przed sobą. To jest takie pytanie, jakby, czy kwestia, że tak nie powinno być. Jakby całość, ten wstręt, czy źródeł tego wstrętu można by doszukiwać w miejscu połączenia całości, jeszcze raz powtórzę, czyli jakby piękna kobiecego ciała, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, to źle powiedziane, ale którego konsekwencji oczekujemy w postaci no, sprawnego ciała. To odebranie, zresztą Katayama też sama o tym mówi, odebranie jej nóg no, spowodowało brak również pewności jej jako kobiety. Tak jak wspomniałem, w naszej kulturze nogi kobiece są bardzo wysoko cenione. W tym wypadku Katayama jest tego pozbawiona. Zatem pytanie o status kobiety, zwłaszcza takiej kobiety. No i dlatego zaczęliśmy od tego zdjęcia, które pokazuje, że Katayama ten status kobiety jak najbardziej utrzymuje. To macierzyństwo jest właśnie tym, co ma świadczyć o tym, że jest pełnoprawną kobietą, a nie właśnie przedmiotem wstrętu. Jednocześnie, no, zostając przy tym zdjęciu, przy Your Mind z tej serii, nie sposób jakby powstrzymać się od tego zdziwienia przed tym, jak ta fizyczność jest wkomponowana tutaj w całość tego obrazu. Znaczy pewnego rodzaju dyskomfort budzi właśnie usytuowanie tego ciała, dlaczego ono się znajduje w takiej pozycji, w której de facto nie powinno się znajdować. Mówimy tutaj oczywiście o takim aspekcie kulturowym. Tutaj
inne zdjęcia, do których zachęcam oczywiście do oglądania ich, tutaj do tej lalki jeszcze wrócimy, to inne konfiguracje, z których można odczytać inną symbolikę, którą Katayama wykorzystuje w swoich pracach. Natomiast wydaje się jednak, że to ta pierwsza fotografia, o której zaczęliśmy, jest taka najbardziej adekwatna do rozpoczęcia jakby rozmowy o Katayamie. Tutaj zwracam też uwagę, że tego swoisty szok, znaczy właśnie tak jak powiedziałem, wstręt do ciała, które nie powinno się tak kończyć, które powinno przecież zawierać jeszcze w sobie ten element kobiecości dla niektórych bardzo ważny, który dopełniałby obrazu, ono nie do końca powinno nas dziwić, dlatego że w naszej kulturze mamy chociażby Wenus z Milu, czy jeszcze wiele dzieł, które tutaj zobaczymy, które również są dziełami ukazującymi ciała bez członków, czy w jakiś sposób ciała niepełnosprawne. Traktujemy zupełnie inaczej, traktujemy je jako rzeczywiście dzieła sztuki, które już są gdzieś tam zamknięte. Tutaj Katayama no, pozycjonując się w takiej statycznej bardzo figurze, w takiej statycznej kompozycji, z jednej strony wpisuje się w taką właśnie kategorię rzeźb, z drugiej strony no, wpisuje się w taką kategorię właśnie takich istot, o których już wspomniałem, czyli odmieńców, czyli monstrów, o których też dwa zdania powiem jeszcze w innym filmiku, tutaj tak jak mówię, zacząłem nieco od środka. I te istoty, te osoby odmienne, które opisywane są w literaturze, są również, tak jak Elizabeth Grosz mówi, przedmiotem takiego gapienia się, takiego zadziwienia i właśnie takiego jednocześnie odrzucenia. Czyli to poczucie wstępu cały czas się tutaj przejawia. I co ciekawe i co warte podkreślenia, w tym także kobiecość jest właśnie tego typu wstrętną odmiennością. To znaczy Katayama tutaj ustawia się w pozycji submisywnej rzeczy, którą można wziąć, ale jednocześnie jest to jak najbardziej kwintesencja kobiecości, czyli mamy tutaj do czynienia z odmiennością rozumianą jako też odmienność kobiety od mężczyzny, odmienność kobiety z niepełnosprawnością od kobiecości w ogóle. No i właśnie to niepokojące pytanie, które zadane jest nie tyle przez Katayamę, co przez mężczyznę, który obserwuje to zdjęcie, czyli co tak naprawdę jest dla mnie tutaj erotyczne, a co tak naprawdę mnie odrzuca, czy też może właśnie to odrzucenie, ten wstręt jest tym, co mnie pociąga, ta submisywność, ta odmienność fizyczna są tymi elementami, które są tak naprawdę pociągające, a nie bielizna, a nie twarz, a nie włosy czy usta Katayamy. Więc tutaj tych pytań jest pytań dość dużo. Jeżeli zobaczymy, ponieważ może już dwa zdania o tym powiem, chociaż może jeszcze rzucimy okiem na inne zdjęcie, czy inne dzieło sztuki. Tutaj mamy Bystander Marii Katayamy, też z jej głównej strony, także można sobie to na spokojnie oglądać. I cała ta seria zdjęć, tutaj również widać no, te elementy właśnie, o których wspomniałem, czyli takiej seksualizacji, sensualizacji kobiecości, która nie jest kobiecością codzienną, która jest zupełnie innym obrazem kobiety.
I tutaj szukam właśnie zdjęcia, które mogą sobie Państwo już też na spokojnie oglądnąć. A może jeszcze nie to. Szukając zdjęcia, powiem tylko, że tutaj seria zdjęć pokazuje Katajamę, która jest właśnie niejako ubrana w kostium, który sam uszyła. Tutaj szycie też jest takim połączeniem jej z... O właśnie, tutaj mamy połączeniem jej z takim, no, matrilinearnym szeregiem jej dziedzictwa, dlatego że uczyła się szycie od babci, od mamy, więc jest to kobiece zajęcie i uszyła tego typu odnóża, które oczywiście tutaj reprezentują jej dłoń. Widzieliśmy też w innej tutaj sekwencji tego zestawienia również pojawia się dłoń. Także możemy ją odnieść do tej zdeformowanej dłoni, która też odnosi nas oczywiście, bo o tym nie wspomniałem, do gabinetu monstrów Barnuma, do rozmaitego rodzaju zbiorów dziwadeł, które w zasadzie przez wieki, ale w XVIII, XIX, czy nawet jeszcze na początku XX wieku były obecne, były pokazywane jako freak show, jako takie właśnie pokazy dziwadeł w różnych miastach. I tutaj mamy taki klasyczny przykład Lobstermana, który właśnie posiadał tego typu dwie dłonie, które przypominały szczypce. Więc do tego jeszcze być może wrócimy. Natomiast to też taki wątek interpretacyjny, jeżeli wspomniałem tutaj o odmieńcach, o czym będę jeszcze mówił, i tej odmienności, która również była wstrętna, która również bardzo dobrze pokazana w filmie Freaks, oczywiście tam chyba z lat 30. To ta odmienność też tutaj u Katajamy może być taką nicią interpretacji, którą można by rozwinąć. Natomiast wracając do Bystander, tutaj znowu pojawiają się dłonie, ale też na takich mackach, na takich niezdefiniowanych właśnie kończynach, które wyrastają z ciała Katajamy. Jak Państwo interpretują ten obraz, to również zapraszam do zabawy. Natomiast można by tutaj powiedzieć, że Katajama, ponieważ muszę tu poszukać, ponieważ właśnie Katajama odwołuje się tutaj do dzieła naszego Botticellego Narodziny Wenus. No, zdecydowanie wydaje się, trzeba by wysilić się, żeby znaleźć tutaj jakieś połączenia. Natomiast zwracam uwagę, że to jest akurat Botticelli stworzył dzieło dynamiczne. Natomiast te dzieła Katajamy są zdecydowanie bardziej statyczne. To też jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. I tutaj Katajama przypomina raczej osobę, która przypomina pewnego rodzaju byt, jakiś nieludzki byt, który jest wyrzucony na brzeg morza i znowu kobiecość jest jakby w tej przestrzeni tutaj po pierwszej połowie ciała, górnej połowie ciała. Natomiast druga część rozpływa się w takim wstrętnym, abiektalnym, jakby Kristieva powiedziała, bycie, jakimś tworze, który nie do końca jest zdefiniowany. To też znowu wracam do tego wątku o kobiecości. To też dobrze pokazuje monstrualność kobiecości, którą zobaczymy i która była pokazywana przez wieki i pewnego rodzaju takie poczucie lęku, wstrętu i strachu, które towarzyszyło kobiecie. Tutaj mamy chociażby vagina dentata czy vetula, tego typu
myślenie o kobiecie, ale też zobaczymy inne w kulturach zachodnich. Więc ten patriarchat służył raczej temu, aby opanować właśnie tą część, taką właśnie no niepewną, która pojawia się w tej kobiecości. No i tutaj Katayama próbuje to w jakiś sposób unaocznić, czyli raz połączenie właśnie w takim matrylinearnym ciągu od babki do Katayamy przez matkę tej umiejętności bardzo kobiecej, czyli szycia, która jest bardzo drobiazgowa, bardzo taka, no chciałoby się powiedzieć właśnie skrupulatna, delikatna i no zawsze przypisywana kobiecie. Z drugiej strony niewątpliwie odmienność fizyczna, która tutaj wyraża się właśnie w tym, co zostało utkane. Inną sprawą jest oczywiście no, kolejny wątek interpretacyjny, czyli coś, o czym jeszcze też sobie powiem, mianowicie to, że no, Donna Haraway proponuje też takie podejście właśnie Cthulhu Cenu, czyli wzajemnego połączenia się ze sobą w zasadzie wszystkich bytów, ale tutaj może być również tylko i wyłącznie kobiet, więc jest to coś na kształt pewnego rodzaju idei feministycznych, to może troszkę nie do końca dobrze powiedziane, ale Donna Haraway proponuje właśnie takie mackowate połączenie pomiędzy różnego rodzaju bytami, czyli mężczyźni, kobiety, kobiety, mężczyźni, ale także byty nieludzkie mają się ze sobą połączyć i tutaj Katayama poniekąd pokazuje to, o czym jeszcze też, tak jak powiedziałem, wspomnę, mówi Donna Haraway, czyli połączenie kobiecości z całym tutaj obszarem geograficznym, przepraszam, obszarem geograficznym też, ale z całym obszarem ziemskim, czyli właśnie z plażą, w tym wypadku akurat Katayama wygląda tak, jakby wyrastała z tej plaży. Z drugiej strony oczywiście wyszła z morza, tutaj widzieliśmy Wenus, ale widzieliśmy też odniesienie do kraba, który nam się tutaj pojawia i wydaje się, że byłby dobrym przykładem, czy dobrą analogią dla tego tutaj dzieła. Jeszcze jedną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to przy pracach Katayamy, to oczywiście taka gra z tradycją wschodu. Tutaj wydaje się, że te macki, o których Haraway pisze w taki pozytywny sposób, czyli są to no właśnie raczej połączenia pomiędzy bytami, jakieś korzenie, które jakby splatają nas razem. Tutaj macie Państwo Hokusai i właśnie Sen żony rybaka, czy Poławiaczka pereł i Ośmiornicę. Generalnie rzecz biorąc, jeden z obrazów z gatunku shunga, czyli takiej japońskiej erotyki. Jak widzimy, no jest to obraz, powiedzmy, zoofilny, jest to obraz pokazujący rozkosz kobiety, ale jednocześnie rozkosz kobiety, którą dają byty nieludzkie, amorficzne, która jest no ewidentnie, który to obraz pokazuje rozkosz, która jest rozkoszą zakazaną, wstrętną. Raz, oczywiście sama rozkosz jest tutaj jakby zakazana. Kobieta jest gdzieś daleko w takich miejscach, w których, jeżeli popatrzymy na z kolei zachodnią kulturę, w których też bardzo często oddalone miejsca łączone były właśnie z masturbacją, czy z takimi właśnie technikami samozadowolenia, też zakazanymi, też, jak wiemy dobrze, wstrętnymi. Tak w XIX wieku o tym pisano, jeszcze na początku XX. Tutaj sytuacja dość podobna, odludne miejsce i no, pewnego rodzaju fantazja, czy wizualizacja jakiegoś pożądania ze wstrętnymi bytami, również takimi właśnie mackowatymi. Więc jeżeli chcemy, interpretacja tej pracy Katayamy może być właśnie pracą, może być łączona z tutaj z shunga
Hokusaja z takimi właśnie bardzo kobiecymi, bardzo takimi namiętnymi zachowaniami. No oczywiście tutaj ta estetyzacja erotyczna jest nieco mniejsza, wydaje się, niż na tym obrazie, na tej fotografii. Natomiast można by, wydaje się, taką drogę interpretacyjną też pokazać. Tutaj, jeżeli mówimy o masturbacji, zaspokajaniu i właśnie połączeniu macek, szunga i tego typu rzeczy, jak widać, mamy takie dildo, które jest w kształcie macki i no, nie jest to oczywiście coś, co jakby jest najpopularne, czy co można wszędzie znaleźć, ale wydaje się, że tego typu idee już tutaj się pojawiły w branży również takich zabawek erotycznych. Nie jest to oczywiście pierwsze tego typu, ale też wydaje się, że jest ono w jakiś sposób obecne, czy świadomość tych nieludzkich przyjemności, tak bym to określił, jest jak najbardziej obecna nawet na rynku przedmiotów właśnie mających dostarczać tej rozkoszy. Więc z jednej strony oczywiście wstrętne zachowanie, jak masturbacja, zakazane kiedyś. Dzisiaj ten wstręt znowu zanika, zmienia się wręcz w coś, co jest popularyzowane, natomiast sama przyjemność, no, też dostarczana przez elementy, które kiedyś można było określić jako wstrętne, jako w jakiś sposób właśnie zdecydowanie wykluczone ze społeczeństwa. Także Katayama tutaj odnosi się do tych kilku wątków. Co jeszcze można znaleźć, to bardzo interesujący związek z lalkami. Niewątpliwie tutaj widzieliśmy Katayama też gdzieś tutaj fotografowała właśnie główkę lalki, ale to co bardzo często i na tej fotografii, i na tej wcześniejszej się, myślę, rzuca w oczy, to kwestia właśnie tego, że jako pozbawiona nóg, no i w tych pozycjach, i umieszczona w takiej pozycji submisywnej, wydaje się być właśnie zależna, tak jak lalka, od innych osób. Zależna od mężczyzny, ona to też wyraźnie pokazuje właśnie w tych niesamowitych zdjęciach. Też polecam do zapoznania się. Tutaj, kiedy na fotografii Shell, Katayama siedzi, no już zupełnie niczym lalka, pozbawiona nóg, obłożona masą przedmiotów, które jakby raz tworzą tło, dwa wpisują ją w bycie przedmiotem, po prostu bycie seksualną zabawką, która teraz zostaje odłożona na bok. Tutaj powyżej oczywiście też różnego rodzaju zabawy, do tego jeszcze może za chwileczkę wrócę, zabawy fotografią, więc i tu, i na wcześniejszych fotografiach, i oczywiście tutaj, ponieważ to już mi to migało wcześniej, więc zwróćmy na to uwagę, tutaj też Katayama w takiej pozycji lalkowej, porzuconej zabawki. Na razie zostawmy tą drugą lalkę jakby bez komentarza. Więc Katayama w takiej pozycji porzuconej zabawki funkcjonuje. I rzeczywiście Katayama odnosi się poniekąd do lalek japońskich. Tutaj niech będzie tylko to ikiningyo, które to, jeżeli Państwo sobie poszukacie, są to dość duże, zwłaszcza i przede wszystkim bardzo podobne do ludzkich lalki. Jest jeszcze cała jakby grupa lalek, które rzeczywiście służą do jak zabaw erotycznych. Do tego jeszcze pewnie wrócimy, bo to też będzie jeden z tematów. Ale tutaj
Kolejny trop to właśnie lalki obecne w kulturze japońskiej, a to, co nas najbardziej interesuje, to oczywiście fakt, że lalki służyły do zabaw erotycznych, czyli były one pomyślane w ten sposób. Tutaj taki przykład może nieazjatycki, Oskar Kokoszka i lalka, seks lalka, chociaż to może za dużo trochę powiedziane, stworzona dla niego jako pewnego rodzaju substytut kobiety, którą kochał, więc też taki, jeżeli kogoś to interesuje, to sugeruję zapoznanie się z tą, no, swoją drogą dziwną historią. Natomiast wracając do Japonii, te kwestie związane z lalkami to jedna sprawa. Wiemy o tym doskonale, że obecność, no tutaj niestety nie trafiłem, że obecność tychżeż lalek erotycznych właśnie też możemy znaleźć to na Instagramie, gdzie lalki erotyczne, jak widać w dobie koronawirusa również, są bardzo mocno, no powiedziałbym tak, antropomorfizowane, to może nie jest za dobre słowo, bo one już są, ale oczywiście personifikowane, może tak, i traktowane właśnie tak, jak sugerowałaby to Katayama. Tutaj zdjęcia też są bardzo, mimo że próbuje się nadać ruch tym zdjęciom, to jednak te zdjęcia są niezwykle, niezwykle statyczne. Tutaj też wybrałem jedno z takich zdjęć, które nieco przypomina właśnie Shell, to zdjęcie Katayamy. Też dość dużo dzieje się w tle, tutaj mamy dość podobnie. Jest to oczywiście co innego, natomiast dwie lalki również są obecne. To połączenie seksualności Katayamy, takiej właśnie bardzo surowej, bardzo, bardzo statycznej, z widzeniem jej jako lalki, to jedna sprawa. W takiej kulturze erotyzowania ciała byłaby ona właśnie taką lalką, seks lalką do zabawy. Pozbawienie jej kończyn, no, powoduje to tą dosłowną niemożliwość ucieczki od swojego jakby właściciela w tym wypadku. Tutaj zresztą praca Shell też to pokazuje. Kobieta, która dostaje wszystko, tak naprawdę służy tylko i wyłącznie do pewnego rodzaju zabaw i jej sprawczość w zasadzie żadna, ponieważ no, w jaki sposób została ona okaleczona. Ale jeszcze Katayama odwołuje się do japońskiego teatru Bunraku, który jest teatrem lalkowym, czy teatrem lalek, i tutaj historia polega na tym, że lalki są no, prowadzone przez dwóch albo i więcej mężczyzn, którzy w zasadzie odpowiadają za ich ruchy. Lalki Bunraku, też polecam do zapoznania się, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany. Mistrz odpowiada oczywiście za takie rzeczy, powiedzmy, ważniejsze, jak mimika, czy jakby ruchy górnego ciała, dłoni. Natomiast tutaj pomocnik odpowiada za jakby rzeczy pomniejsze. Natomiast to, co ciekawe, lalki Bunraku nie mają nóg. A zatem są to no, ewidentnie już nawiązania do tego, co Katayama prezentuje swoim własnym ciałem. Jeżeli to dzieło Bystander będziemy interpretowali w tych kategoriach, to mamy do czynienia właśnie z lalką, która no, jest w jakiś sposób przez kogoś kierowana. To już nie jest Wenus wychodząca z morza, czy może taka pewnego rodzaju mutacja Wenus, która nie wiadomo kim jest, może jeszcze sama nie wie kim jest, ale nie wiadomo kim jest, my nie wiemy kim jest. Wraca to wstrętne odczucie, no tutaj już bardzo dosłowne, wstrętne odczucie jakby funkcjonowania z rzeczą, która nie jest, której nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, nie jesteśmy w stanie
wytłumaczyć, skąd ona się wzięła. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć też naszej fascynacji tą rzeczą, to również jest to pewnego rodzaju lalka, którą możemy zarządzać, którą możemy w jakiś sposób, ponieważ nie posiada ona nóg, możemy w jakiś sposób kierować. To oczywiście znowu pewnego rodzaju metafora kobiecości, podobnie jak ta i podobnie jak ta, kiedy to też, no tak jak powiedziałem, bycie lalką w takim gabinecie swego rodzaju też osobliwości, ręka, protezy, stopy, nogi, dłonie, różne dziwne rzeczy, bardzo świecące i jakieś takie no, niezdefiniowane do końca, dokładnie tak jak właśnie ta fizyczność, seksualność Katayamy i cielesność oczywiście Katayamy. Także tu jest, jak Państwo widzieli, też możliwość interpretacji, której jakby nie sposób rozwinąć, w sensie, że Katayama mówi tak, jest, czy tak, nie jest. Natomiast ona wskazuje na to, że rzeczywiście że inspiruje się teatrem Bunraku, dlatego zwracam właśnie uwagę na to, że mężczyźni jakby kierujący, odgrywający rolę lalek, no są dobrym, wydaje się, takim tropem interpretacyjnym dla tego typu prac, jakie prezentuje Katayama, gdyż nasza kultura w stosunku do kobiet właśnie tego typu zachowania promuje, to znaczy jesteśmy właśnie wśród mężczyzn, którzy no tymi kobietami starają się zarządzać. Tutaj sytuacja jest dość ciekawa, kiedy przyjrzymy się właśnie tej części drugiej Katayamy, jakby, czyli alterego Katayamy, który się pojawia, jej ciało, ona się również pojawia, ona się pojawia właśnie w tej formie lalki, już dosłownej właśnie na też wcześniejszych pracach. I jeżeli tutaj również jest obecna i jeżeli się nad tym znowu zastanowimy, to znowu przypomni nam to koncepcję niesamowitego u Freuda, czy właśnie koncepcję bliźniego, drugiego czy innego, czyli osoby, która no, funkcjonuje w kulturze obok nas. Bardzo często jest to pewnego rodzaju nasz bliźni, osoba bliska, z którą musimy w jakiś sposób współistnieć, ale także jest to zły bliźniak, czyli doppelganger, coś, co nas przeraża. Tutaj wraca znowu to niesamowite freudowskie. Więc to też u Katayamy obecny element jej definicji siebie. Stara się ona zbudować to swoje ciało, pokazać to swoje ciało. Tutaj lustro oczywiście pokazuje, jak ona odbija pragnienia innych. To ciało jest niedoskonałe cały czas. To ciało jest znowu takie amorficzne, też wybrakowane, złożone z zeszytych elementów. Jest to no, ciało, które bardziej przypomina jakąś właśnie wstrętną postać niż taką lalkę, o której tutaj już wcześniej wspominaliśmy, więc to odbicie Katayamy, które prezentowane jest w jej pracach, jest jakby symbolem, elementem jej nie do końca jakby zaakceptowanego, czy, ale też nie do końca dobrze, właściwie uformowanego według norm społecznych ja. Więc jeżeli popatrzymy, to oczywiście również ma swoje takie, tutaj również przykład tego typu form, również podobne jak właśnie
pracę, czy praca, która została stworzona dla Oskara Kokoszki. Przedziwny sobowtór, z którym no, musimy funkcjonować. Ciało, które jest niedoskonałe, a przy tym jest jeszcze zewnętrzne, które jest właśnie taką wielką lalką. Natomiast jeżeli zobaczymy, to ono również nam się pojawia oczywiście w takiej, powiedzmy sobie, no, historii monstrów, takim monstruarium, które możemy odnaleźć gdzieś śledząc przez historię rozmaite losy odmieńców. Tutaj taki klasyczny obrazek oczywiście bliźniaków. Natomiast jamskich, natomiast to obecne jest, żeby już było o lalkach, również w sztuce takich właśnie lalek, tworzenia takich właśnie w takiej formie sztuki. I jest to bardzo często powracający motyw, z którym no, będziemy się tutaj też, tak jak powiedziałem, spotykać. Ten motyw podwojenia jest też bardzo często motywem występującym przy wstręcie. Tutaj ta lalka, tak jak powiedziałem, no, nie jest tak estetyczną lalką, jak tutaj wcześniej widziane. Jest ona no, niejako wstrętną formą, jakąś taką nie do końca uczłowieczoną, jest jakimś amorficznym bytem. I wydaje się, że tego typu, tutaj mi znowu ucieka, to tego typu element jest jakby też elementem, który pokazuje pewnego rodzaju właśnie taką eksternalizację tego poczucia wstrętu. Coś, co jakby cały czas za człowiekiem idzie, jest ciągle obecne, a nie jest cały czas, czy też nigdy nie jest doskonałe. Katayama również bawi się swoim ciałem, tak jak powiedziałem. Tutaj seria zdjęć właśnie pokazująca zarówno jakby część jej ciała, czyli właśnie nogi, które sobie również uszyła, które również dość monstrualne, a z drugiej strony no właśnie ta zabawa jej kończynami. Też znajdziemy podobne prace, które dotyczą właśnie cielesności, fizyczności. Tutaj też widać, jak formowanie ciała może być przedstawiane, ponieważ są to ciała, które no, zdrowych ludzi, tak byśmy to powiedzieli, a jednak w taki sposób poukładane, aby te ciała traciły w zasadzie swoją podmiotowość i stają się takimi bryłami, które no, wzbudzają uczucia właśnie niepokoju, wstrętu, jakiegoś takiego obiektalnego, jak jakiejś takiej obiektalnej niechęci, ponieważ nie do końca potrafimy zdefiniować, z czym mamy tutaj w zasadzie do czynienia. Tutaj Katayama znowu bawi się tego typu właśnie odczuciami widza i obserwatora. Znowu to poczucie wstrętu nie mierzy bezpośrednio w ciało, ale raczej jest takim odczuciem zwrotnym. Ono jakby emanuje z samego wydarzenia, to znaczy jest pomiędzy nami a wydarzeniem, które obserwujemy. To jest coś na zasadzie właśnie tego pytania, które tu już padło, czyli co tak naprawdę widzimy, co tak naprawdę nas interesuje, ponieważ w momencie, kiedy widzimy kobietę, no spodziewamy się, że interesuje nas kobieta, ale pytanie jest dużo bardziej poważne, czyli co, jeżeli nie interesuje nas ta kobieta, a nie interesuje nas piękno prezentowane na zdjęciu, a interesuje nas właśnie no, ta odmienność tego ciała, ta niekobieca część, ta część
której, no mówiąc też słowami Lacana, której nie ma, która tutaj akurat świadczy o tym, że właśnie mamy do czynienia z katajamą. Więc w tym wypadku boimy się, że to poczucie wstrętu się pojawi. Tudzież odczuwamy ten wstręt wręcz do samych siebie. Gdzieś funkcjonuje on w nas i również czujemy się w jakiś sposób zaniepokojeni tym naszym odbiorem tego typu prezentacji. Jeżeli popatrzymy na inne fotografie prezentowane przez Katajamę, one również są bardzo ciekawe, ponieważ pokazują nam inną jeszcze cechę wstrętu, do której sobie wrócimy, czyli nadmiarowość. No tutaj można się zatrzymać przy tym zdjęciu Shell, gdzie widać zbyt dużo rzeczy. Jeżeli znowu zaczniemy przyglądać się tym właśnie, tak jak powiedziałem, makroszotom, tym zdjęciom, które pokazują przedmioty bardzo bliskie, bardzo blisko, bardzo duże detale w dużym zbliżeniu, detale w bardzo dużym zbliżeniu, no to zobaczymy znowu, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim odczuwaniem, no po raz kolejny wstrętu. To jest zbyt bliskie, ta niesamowitość tego właśnie naszego doppelgangera, Sobowtóra jest zbyt blisko nas, abyśmy czuli się komfortowo. Tutaj ciało Katajamy, niedoskonałe ciało Katajamy również znajduje się zbyt blisko nas, aby czuć się z nim dobrze. Nadmiar tych przedmiotów również jest elementem, który wzbudza wstręt. O tym też powiemy, jak bardzo ilość przedmiotów czy ilość bytów budzi w nas właśnie no, to poczucie wstrętu. Zatem Katajama wykorzystuje taki szereg bardzo ciekawych trików, które no, pokazują, w jaki sposób na wielu płaszczyznach, wydaje się, te elementy seksualności, cielesności, wstrętu mogą się połączyć. Tutaj też zdjęcie, które właśnie wyraża taką nadmiarowość, a jednocześnie bardzo niekomfortową bliskość z czymś, co nie jest ludzkie, co jest nie do zdefiniowania. Tutaj też zdjęcia, które wprowadzają pewnego rodzaju, no właśnie, niepokój. Jesteśmy przyzwyczajeni oczywiście do oglądania ciała, nawet ciała starczego. To zawsze fotografii występowało, natomiast konfiguracja, w których one występują, powoduje właśnie pewnego rodzaju dysonans, pewnego rodzaju wstręt i taki dyskomfort. Tutaj zdjęcia, które bardzo często, im wrócę do nich, występują na Instagramie, właśnie w tych konwencjach, no, zdjęć zrobionych w dużych przybliżeniach, kiedy usta zmieniają jakby swoją rolę i już nie są tym, co jest, powiedzmy, urocze, miłe, przynależne kobiecie i tak dalej, co wyraża uczucia, emocje, ale stają się właśnie taką jamą, o której też sobie jeszcze powiemy, i no właśnie otworem takim, w którym nie wiadomo, co może się znaleźć, który jest tak jak właśnie już tutaj synonimem vagina dentata, bardzo niebezpiecznego miejsca, w tym wypadku również w ciele kobiet. Czy to jest właśnie nadmiar przedmiotów, czy to jest ślina, czy to są jakieś inne płyny, tutaj usta zmieniają swoją rolę i stają się zdecydowanie nieczyste, no i wstrętne. Tutaj też bardzo dobre zdjęcie Katajamy, w której gubimy się nieco w tym, co ludzkie, nieludzkie, co zmysłowe, co nie. Wygląda to troszeczkę nawet na takie zdjęcie nieco orgiastyczne, w której mamy takie rozpasanie bytów. Nie wiadomo, do kogo ręka należy, nie wiadomo, czyja dłoń jest gdzie. I dopiero nasze oczy przyzwyczają się do tego, żeby jakby twarz Katajamy zacząć łączyć z elementami ludzkimi, i wtedy okazuje się, że generalnie rzecz biorąc są one nieludzkie. Znowu na końcu pięknej twarzy i jakby przewidywania tego, że będziemy mieli
do czynienia z piękną kobietą. Okazuje się, że mamy też do czynienia z pewnego rodzaju nieludzką istotą, która jest istotą no, kobiecą, zmysłową, ale jednocześnie niepokojącą i nieco przerażającą swojej fizyczności. Zatem tutaj, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, to absolutnie nie jest zamknięty wykład. Wręcz przeciwnie, chodzi mi o to, aby stał się tym wykładem otwarcia. Po takim przedstawieniu teorii, kilku koncepcji, którymi będziemy się spotykać, no tutaj próba wyrażenia tych kilku koncepcji przez pryzmat zdjęć Katayamy i próba zobaczenia, jakby unaocznienia tego, co wstrętne, a jednocześnie proszę zobaczyć, że no, absolutnie dwuznaczne, absolutnie piękne, absolutnie jakby wpisujące się w konwencję funkcjonowania świata. Jednocześnie coś, co Katayama proponuje, coś, co budzi zdecydowany niepokój w odbiorcy. I właśnie to zwrotne pytanie, czy to Katayama jest tym czymś wstrętnym, czy to może ja sam, oglądając te zdjęcia i zastanawiający się, co w nich pięknego, co w nich erotycznego i tak dalej, może ja jestem wstrętny, ponieważ na nie patrzę, ponieważ zachwyca mnie, czy interesuje mnie, czy ekscytuje mnie, czy podnieca mnie. To, co tutaj Katayama, to, co tutaj Katayama prezentuje. Więc motywów poruszonych w tych kilku fotografiach, tak jak Państwo widzą, jest cała masa. Do wielu z nich wrócę, nie tylko wrócę, ale wręcz omówię je już dokładniej. Natomiast też postaram się, aby było to właśnie w ten sposób, to znaczy poprzez wskazanie pewnych no, nie mniej wyrokować, czy to dzieła sztuki wartościowe, czy nie, ale pewnych dzieł sztuki, które są obecne w naszym tutaj jakby takim uniwersum, też troszeczkę właśnie pod kątem mediów społecznościowych, ponieważ to tam dość dużo teraz dyskusji się odbywa i zresztą media społecznościowe są też przedmiotem różnego rodzaju interpretacji. Zatem można tam też szukać rzeczy, które nie są prostymi selfie, ale są pewnymi rodzajami takiej no, ekspresji artystycznej. Oczywiście nie aż tak zaawansowanej zawsze, ponieważ Katayama jest rzeczywiście artystką z sukcesami. Natomiast możemy też mówić o pokazanych wcześniej osobach, które po prostu prezentują się na odpowiednich stronach, czy to facebookowych, czy instagramowych i również ich fizyczność, ich elementy, którymi budują tą swoją tożsamość i które pokazują światu, również, tak jak powiedziałem, nie są codzienne. To są raczej te aspekty naszej fizyczności, które przez długi czas pozostawały tabu. Tymczasem dzisiaj właśnie te wstrętne rzeczy, które chcieliśmy zawsze ukrywać, których się wstydziliśmy, które były gdzieś tam umieszczane w perspektywie czy w przestrzeni choroby, no dzisiaj one są jak najbardziej widoczne. Zatem kobiecość, fizyczność, odmienność, pożądanie, wstręt, tutaj u Katayamy wszystkie te elementy się łączą w taki bardzo wyrafinowany, subtelny sposób, ale one są również obecne w strukturach zupełnie innych, nie do końca artystycznych, ale bardziej, wrócę do samego początku, ale bardziej takich, jak Katayama zaprezentowała tutaj, czyli dnia codziennego, gdzie również ten obrazek no, budzi wiele skojarzeń, wiele dróg interpretacyjnych, od których zaczęliśmy. Proszę Państwa, zatem to na razie tyle. Tak jak powiedziałem, to tylko fragment większej całości, więc
Rozwiniemy to na przyszłych, w przyszłych filmikach. Dziękuję bardzo.